dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam dalmierz laserowy HDM120. Na rynku sprzęt oferowany jest w czterech wersjach: HDM 50, 70, 90 i 120, odpowiednio 50, 70, 90 i 120 metrów. Sprzęt charakteryzuje się wysoką dokładnością pracy na poziomie 2 mm, a sama obudowa została zabezpieczona przeciwko działaniom kurzu i wody. Potwierdzone jest to klasą IP54. Całość zarządzana jest z pokładu menu oraz kolorowego wyświetlacza LCD. Wewnątrz sprzętu zainstalowano akumulatorki, które możemy ładować poprzez złącze USB. Złącze USB także służy do zrzucania danych na komputer. Dane te mogą być poddane dalszym obróbkom. Obsługa sprzętu jest prosta i intuicyjna. Sprzęt włączamy za pośrednictwem przycisku READ. Każde kolejne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyzwolenie pomiaru. Pomiar odcinka prezentowany jest na dole wyświetlacza. Po lewej i prawej stronie przycisku READ znajdują się odpowiednio przyciski plus i minus, czyli dokonując pomiaru i następnie naciskając plus, ponownie naciskając przycisk READ, na dole wyświetlacza prezentowana jest suma lub, używając przycisku minus, różnica pomiaru. Poniżej mamy przycisk trybu pracy. Możemy pracować z odcinkiem, możemy pracować z pomiarem powierzchni, pomiarem objętości, a także bardzo fajna funkcja i praktyczna funkcja malarza, gdzie dokonujemy pomiar wysokości pomieszczenia i później tylko szerokości poszczególnych ścian. Na dole prezentowane są wyniki w milimetrach kwadratowych prezentujące powierzchnię ścian. Funkcja przydatna na przykład przy wycenianiu robót malarskich czy wręcz zakupu farby. Poniżej znajduje się przycisk Unit. Wykorzystamy ten przycisk w przypadku, jeżeli chcemy pracować z innymi jednostkami. Możemy pracować z decymetrami, metrami, możemy pracować w trybie cali, stóp, natomiast nas będą interesowały pomiary w milimetrach. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku wprowadzi nas w tak zwany tryb tyczenia. Możemy sobie narzucić dwa odcinki i dalmierz będzie nas namierzał na wprowadzone odcinki. Jest to bardzo fajna funkcja, praktyczna przy wszelkich pracach konstrukcyjnych, gdzie będziemy chcieli namierzyć element konstrukcyjny. Poniżej znajduje się przycisk zapisu pomiaru, czyli każdorazowe wyzwolenie przycisku i przytrzymanie przycisku zapisu spowoduje, że pomiar zostanie wprowadzony do pamięci. Do pamięci możemy wprowadzić 100 jednostek. Po prawej stronie znajduje się funkcja Pitagorasa, czyli pomiary pośrednie. Poniżej mamy możliwość wyboru bazy pomiaru. Możemy mierzyć od czoła, od śruby, od podstawy, czy w przypadku narożników możemy sobie skorzystać ze stopki dalmierczej. Dłuższe przyciśnięcie tego przycisku spowoduje, że mamy możliwość skorzystania z opóźnienia pomiaru. Opóźnienie pomiaru wprowadzamy za pomocą przycisku plus albo minus i wprowadzając wartość opóźnienia w sekundach, naciskając przycisk READ, dalmierz odliczy sekundy i wyzwoli pomiar w sposób automatyczny. Wyłączenie i włączenie dalmierza odbywa się za pomocą Clear, to jest też przycisk do wyjścia z funkcji. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku spowoduje, że dalmierz zostanie wyłączony. Warto tutaj wspomnieć, że dalmierz ma możliwość pomiarów ciągłych, czyli dłuższe przytrzymanie przycisku wprowadzi nas w tryb ciągły. Mamy możliwość przesuwania dalmierza bliżej albo dalej od przeszkody, od punktu pomiarowego. Na wyświetlaczu będą prezentowane aktualne wyniki pomiaru. Dalmierze Nivel System to doskonała propozycja do wszelkich prac ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych. Wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokie dokładności pomiarów odcinków, powierzchni, objętości. Sprzęt doskonale sprawdzi się zarówno do pomiarów wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz budynku. Sama obsługa jest dość prosta. Możliwość zapisu danych wewnątrz pamięci, jak i rozbudowane funkcje sprawią, że dalmierz Nivel System stanie się Twoim doskonałym przyjacielem przy wszelkich Twoich pracach budowlanych.